Drodzy Państwo, kilka dni temu przeglądałem internet, a konkretnie YouTube, celem znalezienia jakichś treści, które będą mi towarzyszyły w trakcie przygotowania posiłku dla psa. No i trafiłem na kanał, który zresztą śledzę, kanał Zero, a konkretnie na materiał Krzysztofa Stanowskiego. Co mnie zaciekawiło, to, że bohaterem jego nagrania był szalony reporter, czyli człowiek o pseudonimie, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. I ten materiał dotyczył m.in. bankructwa, które tenże szalony reporter miał ogłosić. W związku z tym, że jest to oczywiście moja branża, no to zdecydowałem się kliknąć filmik. No i stwierdziłem, że zanim przejdę do materiału Krzysztofa Stanowskiego, sprawdzę w internecie, kim jest ta osoba. Jak się okazuje, szalony reporter tak naprawdę nazywa się Tomasz Matysiak i no, na podstawie tych treści, które udało mi się ustalić, niewątpliwie jest to celebryta internetowy, który ma kanały nie tylko na YouTubie, ma też kanał na TikToku. No i można wysnuć wnioski, że jest to niewątpliwie osoba, która specjalnie jakichś szczególnie interesujących treści raczej nie przekazuje od swoim odbiorcom. Bardziej to są piękne obrazki z drogich wypraw, drogich wakacji w towarzystwie swojej żony, która skądinąd ma też profil na Instagramie o ciekawym pseudonimie, a mianowicie żona bankruta. No i co jeszcze udało mi się ustalić, to że jest to osoba, która zaczęła startować w tak zwanych freak fightach. Jeśli Państwo nie wiecie, czym takie freak fighty są, no to wskazuje, że są to gale, na których znane osoby niespecjalnie potrafiące się bić, biją się w klatkach albo na ringach za dosyć spore pieniądze. No i na tym ten pan zarabia. Włączyłem zatem za chwilkę filmik Krzysztofa Stanowskiego, no i tutaj obraz już jest zgoła odmienny. I jakimi epitetami też był określany szalony reporter? Krzysztof Stanowski nazwał go między innymi idiotą, internetową naroślą, czy też internetowym smrodem. Tutaj nie ukrywam, że akurat te dwa ostatnie określenia są całkiem śmieszne, więc wzbudziło to jakieś moje szczególne zainteresowanie. Natomiast padły też dużo poważniejsze oskarżenia. Otóż Krzysztof Stanowski, wydaje się, że ten materiał, który przygotował, jest rzetelnie opracowany, przedstawił dowody na to, że szalony reporter jest również przestępcą, który był kilkukrotnie skazywany prawomocnymi wyrokami karnymi. Jest oszustem, jest osobą, która wyłudzała kredyty przy użyciu na przykład słupów, a także no, niewątpliwie jest golasem i zdaniem Krzysztofa Stanowskiego udawanym bankrutem. Dlaczego udawanym? No dlatego, ponieważ ten obrazek, o którym wcześniej wspominałem w social mediach pana Matysiaka, jest raczej taki, że odbiorca może twierdzić, że iż jest to osoba zamożna, jeździ drogimi autami, ma drogie ubrania, zegarki itd., itd. Bazując na informacjach tutaj jakby wynikających z filmu Krzysztofa Stanowskiego, no, dochodzimy do wniosku, że możemy dojść do wniosku takiego, jakim cudem taka osoba jak pan Matysiak może w ogóle ogłosić upadłość konsumencką. Biorąc pod uwagę to, że była karana chociażby wyrokami karnymi w związku z wyłudzeniami, a więc w związku z przestępstwami gospodarczymi, no to jakim cudem dochodzi do tego, że taka osoba pozyskuje postanowienie sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości? Jakby w tym fragmencie musicie Państwo być świadomi tego, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej na chwilę obecną wiąże się tak naprawdę tylko i wyłącznie z trzema konkretnymi przesłankami. Sąd na wstępie nie będzie weryfikował tego, jakie były przyczyny nieopłacalności tejże osoby, a będzie sprawdzał tylko i wyłącznie to, czy ta osoba jest niewypłacalna, czy jest konsumentem i czy centrum życia mieści się na terenie kraju. Jeżeli te wszystkie trzy kryteria pan Matysiak spełnił, no to w związku z tym uzyskał postanowienie o ogłoszeniu upadłości i zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe właściwe. Więc na tym etapie sąd w ogóle nie bada przyczyn, bardziej bada to, czy zachodzą odpowiednie warunki do ogłoszenia upadłości. Jeżeli tak, to abstrahując w ogóle od tego, jakie jest całe tło, które towarzyszyło dłużnikowi w kontekście powstawania stanu nieopłacalności, upadłość i tak zostanie ogłoszona. Kolejna kwestia, która może budzić wątpliwości, dotyczy tego, jak ewentualne wyroki karne, jak
no, postępowanie osoby dłużnika w tym wypadku, który był skazywany właśnie wyrokami karnymi w związku z wyłudzeniami, w związku nawet z próbą bodajże wyłudzenia odkurzacza na raty za kwotę około 600 zł, co zresztą Krzysztof Stanowski dosyć dowcipnie skwitował tym, że mniejszy wyrok by szalony reporter uzyskał, gdyby po prostu wziął ten odkurzacz pod pachę i próbował z nim wyjść, a nie próbując wziąć ten odkurzacz na raty, co w związku z tym, że przy okazji jeszcze podrabiał jakieś dokumenty, czy też wystawił zaświadczenie dla jakiegoś słupa, wiązało się oczywiście z wyższym wyrokiem niż właśnie wzięcie odkurzacza pod pachę i wyjście z nim ze sklepu. Jak to się może przełożyć na finalne zakończenie sprawy szalonego reportera? Otóż sąd w momencie, kiedy już syndyk kończy drugi etap postępowania podejściowego właściwego, będzie badał niewątpliwie to, jaka była moralność podnicza dłużnika i oczywiście to, jakie były przyczyny niewypłacalności. I przyznam Państwu szczerze, że mieliśmy już do czynienia z osobami, które również były skazywane wyrokami karnymi za przestępstwa gospodarcze. I nie w każdej sytuacji miało to przełożenie na finalne rozstrzygnięcie sprawy upadłościowej. Pamiętam do dzisiaj taką klientkę, która prowadziła wówczas spółkę osobową i ostatecznie ta spółka popadła w stan niewypłacalności. Nasza klientka przy okazji też była już wcześniej skazana wyrokiem karnym za działanie na szkodę spółki. No a ostatecznie podeszła do upadłości konsumenckiej i oczywiście taka upadłość była wobec niej ogłoszona, a finalnie uzyskała ta pani również częściowe oddłużenie, które było wcześniej poprzedzone planem spłaty wierzycieli. Więc z góry zaznaczam również, że nie zawsze wyrok karny, nawet mający związek z wyłudzeniami, oszustwami bankowymi i tak dalej, musi mieć konkretne znaczenie dla sądu upadłościowego. W tym konkretnym wypadku podejrzewam, że sąd z uwagi też na to, że jest to celebryta i ta sprawa nie jest obojętna dla opinii publicznej, dosyć uważniej może pochylić się nad sprawą pana Matysiaka i rzetelnie rzeczywiście weryfikować przyczyny niewypłacalności. Jeśli by doszedł do takiego przekonania, że niewypłacalność była skutkiem jego celowego działania, a to też podnosi poniekąd i insynuuje pan Krzysztof Stanowski w swoim materiale, no to w takiej sytuacji może dojść do odmowy oddłużenia. Musicie Państwo pamiętać, że upadłość konsumencka może zakończyć się na 4 różne sposoby i właśnie jednym z tych sposobów jest odmowa oddłużenia, ma to miejsce najczęściej wtedy, kiedy sąd stwierdza celowe działanie, które skutkuje niewypłacalnością, a przykładem celowego działania na przykład może być celowe nieregulowanie należności, czy też ucieczka z majątkiem. Kolejna kwestia, która może budzić wątpliwości, dotyczy sfery majątkowej pana Matysiaka. Na Instagramie możemy zauważyć, że osoba ta powinna przynajmniej mieć jakieś zasoby pieniężne z uwagi na to, że podróżuje po świecie, wydaje na drogie ubrania, zegarki itd. Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego przejmuje tak naprawdę syndyk. Docelowo syndyk też będzie weryfikował, co ten upadły robił ze swoim majątkiem na przestrzeni ostatnich 5 lat. Co więcej, jeżeli były jakieś czynności prawne dokonywane przez dłużnika w krótkim okresie czasu przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to też można spodziewać się tego, że pewne te czynności zostaną uznane za bezskuteczne. Co za tym idzie, ten proces weryfikacji przez syndyka niewątpliwie następuje i w bardzo wielu przypadkach dochodzi do tego, że pewne tak zwane ucieczki z majątkiem, które da się odkręcić, są jeszcze odkręcane. Więc jeżeli szalony reporter również próbował gdzieś ten swój majątek ukryć, no to jest wielce prawdopodobne, że syndyk to ustali i odkryje. Druga sprawa jest taka, że bardzo często widzimy osoby, które niby ogłosiły upadłość, niby są w trakcie postępowań upadłościowych, ale cały czas jeżdżą na przykład drogimi autami, podróżują, może się wydawać, że wydają masę pieniędzy. Tak chociażby było w kontekście m.in. Michała Wiśniewskiego, o czym media też informowały dosyć obszernie. Otóż pan Michał Wiśniewski był niby w trakcie postępowania upadłościowego, a mimo to potrafił poruszać się po ulicach Warszawy drogim BMW. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo często jest tak, że upadli, mimo tego, że są bankrutami potocznie nazywanymi, no to pełnią określone stanowiska w spółkach prawa kapitałowego, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W takiej sytuacji też dochodzi do tego, że ten majątek, który widzimy na zewnątrz, bardzo często jest majątkiem spółki, no a użytkownikiem z uwagi na piastowanie określonej funkcji w spółce jest właśnie taki upadły. Nie wiem, czy tak jest w przypadku pana Matysiaka. Tak, Matysiaka, nie Matysika, ale jest też wielce prawdopodobne, że jeżeli jakiś majątek pokazuje, to albo nie jest to jego, może być to jego żony, z którą może mieć rozdzielność majątkową, a może też to być majątek, który należy do jakiejś spółki, która jest z nim powiązana. W związku z czym no, będzie to oczywiście trudne, żeby taki majątek zająć, czasami może być to niemożliwe, ale z drugiej strony, jeżeli pan Matysiak wykazał się na tyle brakiem rozsądku, że tego majątku żeby majątek posiada, niczego nie ukrywa, a na przykład nie wskazał we wniosku o ogłoszeniu upadłości, też może spodziewać się tego, że to postępowanie może być na pewnym etapie umorzone z uwagi na wskazanie prawdziwych informacji w treści wniosku o upadłość. I kolejna kwestia, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to dotyczy tego, czy szalony reporter może być oddłużony ze wszystkich zobowiązań, które potencjalnie ma. Zasadniczo nie wiemy, jakiego rodzaju zobowiązania posiada szalony reporter. Sam w niektórych materiałach wskazywał, że są to głównie długi tak zwane instytucjonalne, czyli jego wierzycielami najprawdopodobniej są banki, być może jakieś urzędy, na przykład ZUS czy też Urząd Skarbowy. No ale biorąc też pod uwagę jego przeszłość, a konkretnie wyroki karne za pobicia, wyroki karne za wyłudzenia czy też inne oszustwa, możemy wnioskować, że prawdopodobnie został też obciążony jakimiś grzywnami w związku właśnie z tą swoją kryminalną działalnością. Musicie Państwo pamiętać, że w upadłości możemy umorzyć wszelakie zobowiązania pieniężne, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Natomiast mamy tutaj cztery wyjątki. Umorzyć się nie da m.in. w alimentów, wierzytelności, którą dłużnik celowo pomija w treści wniosku o ogłoszeniu upadłości, a także odszkodowania na osobie, więc jeżeli pan Matysiak kogoś pobił i został na przykład zobowiązany w ramach procesu cywilnego do wypłaty odszkodowania, to tego rodzaju zobowiązanie również nie będzie podlegało umorzeniu, a także wszelakie kary, grzywny i inne pieniężne zasądzone przez sąd karny. A musicie Państwo być świadomi tego, że jeżeli ktoś jest skazywany za przestępstwa gospodarcze, to bardzo często też jest zobowiązywany do naprawienia szkody, zapłaty grzywny i tego typu zobowiązanie bezpośrednio wtedy wynika z wyroku karnego, które może zostać po prostu nieumorzone na skutek przeprowadzenia upadłości.